Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Do Boga Ojca, pierwszej osoby Trójcy Przenajświętszej, zwracamy się słowami Ojcze z nieba, wskazującymi na miejsce Jego przebywania. Tak bowiem sam Chrystus Pan polecił uczniom zwracać się do Ojca Niebieskiego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, tam w niedostępnej światłości, Pan Bóg pozwala łaskawie oglądać siebie twarzą w twarz wszystkim mieszkańcom nieba. Pan Bóg obecny jest wszędzie, jest cały, na każdym miejscu. Święty Paweł podkreśla tę prawdę słowami. Bóg jest rzeczywiście niedaleko od każdego z nas, bo w Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Na ilustracji tę czujną troskę Pana Boga o nas i chroniącą Jego wszechobecność symbolizuje oko opatrzności umieszczone w trójkątnym nimbie symbolizującym Boga Ojca w Trójcy Świętej. Boga Ojca otacza błękit, barwa nieba i zastępy adorujących Go duchów niebieskich. Na ziemi, w sercach ludzi będących dziećmi Bożymi płynie dla Ojca Niebieskiego miłość, wiara i nadzieja. Z ziemi nieustannie wznoszą się do Niego słowa błagalne. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Ojcze, jesteśmy zagubionymi wygnańcami na tym łez-padole. Wołamy więc do Ciebie o łaskę życia zgodnego z godnością Twoich dzieci, abyśmy kiedyś na sądzie ostatecznym mogli usłyszeć upragnione słowa: pójdźcie błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo przygotowane Wam od założenia świata. Inwokacja litanijna Synu, Odkupicielu Świata Boże, skierowana jest również do drugiej osoby boskiej i składa się z trzech członów. Pierwszy mówi o odwiecznym Synu, współistotnym Ojcu, który w czasie stał się człowiekiem dla naszego zbawienia. Drugi człon wezwania słowem Odkupicielu określa rolę wcielonego Syna Bożego w zbawczym planie Boga. On swym posłuszeństwem aż do śmierci na krzyżu spłacił Ojcu Niebieskiemu dług zaciągnięty przez grzech pierworodny i grzechy osobiste ludzi, wykupił ich z mocy złego ducha oraz od śmierci wiecznej. Prawdy te ilustracja przedstawia następująco. W środku umieszcza symbole Syna Bożego jako Odkupiciela. Są to litery IHS umieszczone na krzyżu, będące skrótem zdania łacińskiego. Jest Jezus Hominum Salvator, co znaczy Jezus Zbawiciel ludzi, promienista tarcza słoneczna symbolizująca bóstwo Chrystusa, którego dzieło zbawcze promieniuje na cały świat. Kolor czerwony liter i tła symbolizujący odkupienie, które jest dziełem Boga Trójjedynego. Dlatego obok symboli Syna Bożego widnieje także oko Boga Ojca i biała gołębica Ducha Świętego. Trzeci człon wezwania litanijnego mówi o świecie odkupionym, a przedstawionym w postaci kuli ziemskiej. Z tego właśnie świata wznosi się błagalne wołanie: Synu Odkupicielu, Świata Boże, zmiłuj się nad nami, dopomóż nam osiągnąć niebo, abyśmy w niedostępnej światłości mogli oglądać Ciebie twarzą w twarz. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Do trzeciej osoby boskiej zwracamy się Jego własnym imieniem osobowym, Duchu Święty. Imię to podał nam sam Pan Jezus. Duch Święty obecny był przy stworzeniu świata widzialnego i niewidzialnego, mówił przez proroków. Za Jego przyczyną Syn Boży przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. W postaci białej gołębicy wstąpił na Jezusa przy chrzcie w Jordanie. W postaci ognistych języków wstąpił na apostołów, Marię Pannę i innych zgromadzonych we Wieczerniku. Autor symbolicznej ilustracji do wezwania litanijnego kierowanego do Ducha Świętego posłużył się wyżej wymienionymi znakami z Ewangelii, a więc postacią gołębicy,
i ognistymi językami. Są to bowiem znaki, którymi sam Duch Święty w sposób dostrzegalny komunikował swoją obecność zgromadzonym od chwili wstąpienia na apostołów w dniu Zielonych Świąt. Duch Święty pozostał w Kościele, aby wstępować w dusze ludzkie, oświecać je prawdą, zapełniać łaską, oczyszczać i uświęcać, czynić z nich mieszkanie Boga i włączać w Kościół Chrystusowy. Dzieci Boże z radością pozwalają prowadzić się Duchowi Świętemu, otwierają się duchowo na Jego cudowne działanie uświęcające. Za przykładem Maryi, apostołów i uczniów Jezusa Chrystusa, wierni gromadzą się na wspólną modlitwę i wzywają Ducha Świętego z ufnością: Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.